Kasia, wszyscy podkreślacie dzisiaj podczas konferencji prasowej Perfect Picture, że to dla was super przygoda, ale czy ty w ogóle jesteś na co dzień osobą, która tych zdjęć dużo robi? Czy miałeś jakieś takie podstawy wiedzy? Podstawy, takie naprawdę podstawy. No, pracuję w social mediach, to jest część mojego życia. Może to nie jest główna część mojego życia, ale jednak większość. Więc staram się robić na co dzień ładne zdjęcia, estetyczne. Takie, które odwzorowują mnie, moje życie, moje przekazy, które chcę kierować do ludzi. Więc faktycznie mam jakby takie szeroką jakąś tam, powiedzmy, wizję moich zdjęć, ale jeśli chodzi o podstawy, o takie zasady główne, na przykład, nie wiem, czym się kierować robiąc portret, jak powinniśmy pracować światłem, no to takich rzeczy niestety nie wiem, nie znam, pracuję tylko na smartfonie, to nie jest żaden profesjonalny aparat, więc faktycznie tutaj mam duże luki w tej wiedzy. I z tego smartfona wychodzi jedno ujęcie, które my widzimy na Instagramie, a ile tych prób zazwyczaj robisz? Oj tak, jakbym wzięła teraz telefon, pokazała tobie moją galerię, mój album, to faktycznie czasami jednego zdjęcia to jest setka. Setka, bo i lepiej. A jak mojemu Emilianowi robię zdjęcia, to jest podobnie, nawet i więcej. Bo jak się komuś robi, to też jeszcze bardziej się człowiek stara. Więc faktycznie tych zdjęć bardzo dużo. Później musimy niestety wybrać tylko to jedno. I tak samo było tutaj u nas w Perfect Picture. No właśnie, co było najtrudniejsze podczas tych zadań? Bo tu już inni uczestnicy mówili mi o wychodzeniu ze swojej strefy komfortu, o warunkach ekstremalnych. Jak ty to odczuwałaś? Wow, gdyby tak zebrać to wszystko w kupę, to faktycznie ta strefa komfortu. Wielokrotnie musiałam pokonywać swoje lęki, na przykład lęk wysokości, lęk przed nurkowaniem, gdy wcześniej tego nie robiłam. Oczywiście nie chcę za dużo tutaj zdradzać, ale bardzo mieliśmy różne zadania. Niekiedy bardzo takie też emocjonalne, więc takie pokazanie swojej prawdziwej twarzy w telewizji to też nie zawsze jest może nie, to jestem taka, jaka jestem, to jakby tutaj absolutnie nie grałam, ale czasami się tak człowiek tak niekomfortowo może czuje, że jakaś łezka poleci po policzku, ale no takie są tutaj prawdziwe emocje i za to też kocham ten program. A jeśli chodzi o jakieś trudności jeszcze, to faktycznie ta presja czasu. Czasami na zdanie mieliśmy 15 minut, czasami pół godziny. Później też w ciągu pół godziny musieliśmy wybrać to jedno zdjęcie, jeszcze je podstawowo obrobić, więc czasami i później bywało tak, że wychodziłam niezadowolona z planu, bo nie wiedziałam, czy wybrałam to dobre zdjęcie, czy to będzie to perfekcyjne zdjęcie, więc czasami wielokrotnie później nie mogłam spać w nocy, bo myślałam o tym, czy faktycznie dobrze wybrałam. Więc faktycznie bardzo emocjonalnie podchodziliśmy my wszyscy do tego programu. To nie było tak, że robiliśmy tylko swoją robotę, zdjęcia i wychodziliśmy i już zapominaliśmy o tym, co się tutaj dzieje. Tylko faktycznie przeżywaliśmy, mieliśmy swoją grupę na WhatsAppie i na komunikatorze i cały czas gdzieś tam przeżywaliśmy, rozmawialiśmy, konsultowaliśmy się nawzajem, więc naprawdę to było bardzo fajne kilka tygodni spędzone tutaj na planie.